Dzień dobry, aniołki moje kochane. Dzień dobry. Ale pani dzisiaj ładnie wygląda? Milka. No to dzisiaj porozmawiamy sobie o roli małżeństwa w życiu. A ja mam jeszcze pytanie odnośnie poloneza, bo mieliśmy problem z obrotami. Czy na 2, czy na 4, czy na 8? Bo niektóre osoby się mylą w tak i po prostu nie wiedzą, kiedy to zrobić. A to nieważne, jak wyjdzie, tak wyjdzie. Mamy całą jedną próbę, damy radę. No ale już, pochowajcie te telefoniki, no. Lekcja się już zaczyna. Elisa, przeczytaj proszę pierwsze zdanie. Wyraźniej. Za karę zapiszesz temat na tablicę. Temat brzmi kinematografia. Oglądamy filmy, kłócisz się pani dyrektor. No nie, tą suchą gąbką. I później się dziwią, że takie pyłki wdychamy. Eliza, idź do łazienki i namoż to trochę. A co te gryzonie tam? Zaczynamy. Sekretarki, widzieliście moje okulary? Nie, ale to ja panu sprawdzę obecność. You are my sex, Emilia. A więc wojny napoleońskie. A kiedyś byłem w Nowym Tomyślu, w Atrium. Jak się będziecie spóźniać, to wam drzwi zamknę i otworzę. Ale tory były zamknięte. To trzeba było wyjechać wcześniej. W ogóle co to ma być? Kurtka do szatni! Wy w trzeciej klasie jesteście i zasad podstawowych nie znacie. I tutaj wam powstaje 0,06 mola. I tutaj z tego wam wychodzi 2,05 grama. Widzę, ten dzwonek długo dzwoni. Boże, od czego to jest? Dziwne trochę, nie? Dziwne, nie? Sakra. To jest pytanie, że może być ale to jest dziwne. Boże, kochany, chyba drzwi zamknęło wszystko. Jezu. No, wiem, że to niemiłe, ale tak jak powiedziałem. No. Słyszycie to? Wojna! Co? Pani profesor, czy pani profesor mi alarm tego wstrzyczy? Alarm czy nie alarm, wiele więc nie masz dużo, tak? Dlatego teraz budzimy się. Proszę bardzo, idź po dzieci Marysia. Dobrze. Oskar, weź się w ogóle. Nie stawiaj rowera koło lodówki, tak? Proszę bardzo. Usiądź. Ktoś inny to poprawi? Zero więcej? Chodźcie, dzieci. Jesteśmy przygotowani. Dzień dobry.
szkole nie można zrobić. Moi uczniowie to są jakby chwasty. Marzenka, przesadzasz. Moi uczniowie to są jak aniołki. Ja przesadzam? Marzenka, nie unoś się tak. Może marcheteczkę. Co tu się dzieje? Ja muszę zadzwonić do Magdy. Jeszcze coś ode mnie chcą. Alio. Halo? Magda? I saw some people. I think they are terrorists. Co? Do something. Da. Ja pani mają. Swarzus z moją drugą przyjaciółem i jego ludźmi. My zajmiemy się tym. My budujemy barocję za naszą rodzinę. Mogę was na chwilę zostawić? Oczywiście. I nie uciekniecie przez okno? Nie. Dobrze. Putin. Do widzenia. Żołnierzu, do broni. Jeśli ktoś wejdzie, cała naprzód na drzwi. Walczymy o Polskę. O! Zaraz się dowiemy, kto za tym wszystkim stoi. Kto to? Filip? Ale jak? Ja wam to wszystko wytłumaczę. Jakieś to z tyłu. Doszedłem do wniosku, że szkoła nie jest przygotowana na ataki terrorystyczne. Ja wam to udowodnię. Plan jest taki. Jezu! Co wy sobie myślicie? Ja nie mam czasu na coś takiego. My się ledwo wyrobimy, a wy mój czas marnujecie. Ja już sobie przygotowuję argumenty, których użyję, jak trzecia z słabą napiszę maturę z języka polskiego.